Demir rusza w las, a Einar wraz z Siwym zostają tutaj. Demirze, będziesz tropił i będziesz próbował złapać tego kogoś, kto tam się pojawił i kogo widział Einar. To zobaczmy, jak to twoje tropienie i próba złapania pójdzie. Będę zatem sekurował advantage, że tak powiem, zabezpieczał przewagę z wykorzystaniem mojego Wild Blooda, którego mam w międzyczasie na drugim poziomie, więc dodam plus jeden do tego i będę chyba używał Edge, jak pan myśli? Myślę, że Shadow. Shadow, przepraszam. Może być lepsze. I tutaj mówimy o Secure and Advantage, a ja bym poszedł w kierunku Face Danger, bo nie za bardzo wiadomo, co tam w rzeczywistości jest. Dobra. Ale nadal przy Face Danger mogę wykorzystać Wild Blooda? Tak, mogę potem. Czuję, że tak. Jest napisane mi. I chyba Asset też ma taką możliwość. Jedziemy zatem. Jest strong hit. Bardzo niskie wyniki na tych kościach dziesięciościennych. Jesteś u siebie, w związku z czym jest przewaga terenu, na którym się znajdujesz. Einar i Siwy prawdopodobnie odwrócili uwagę, jak się okazuje, chłopca, który obserwował gród. Widzisz tutaj jakieś takie niewielkie obozowisko. Widać, że spędził tutaj noc, ma jakieś posłanie z gałęzi, ma zrobiony jakiś taki mikroszałas i ma też zarzuconą linę na jedno z drzew. W momencie, kiedy go podchodziłeś, on błyskawicznie wspiął się na to drzewo, co nie umknęło twojej uwadze. W ostatnim momencie widziałeś, jak on wciągał po prostu tą linę na górę. Wiesz dobrze, że on tam jest. Nie jest tak wprawnym łowcą i tropicielem jak ty. Także no, jak to dziecko, dał się dosyć łatwo podejść i w naiwny sposób myśli, że udało mu się uniknąć łowczego. Ja przez chwilkę jeszcze pozwolę mu zabawiać się tą myślą, ponieważ wejdę na tego obozowiska i się rozejrzę, ale później patrząc tak naprawdę w stronę jego namiotu, odezwa się do niego. Jeśli jest ci tam wygodnie, to możesz zostać, ale równie dobrze możemy porozmawiać na dole. Jestem Temir. 5 lat temu wyruszyłem ze Stoi Kruków. A ty? I dopiero wtedy spoglądam prosto na niego. W sensie przynajmniej w kierunku, możliwe, że jest schowany wśród liści. Tak, przez chwilę jest całkowita cisza, bo on nie spodziewał się, że go widziałeś i to, że się odzywasz i zwracasz bezpośrednio do niego, go zaskakuje. I taką właśnie dziecięcą naiwnością widzisz, że ta lina opada i to dziecko z taką małpią sprawnością po prostu zsuwa się po tej linie, stając obok ciebie. Widzisz, że ma w kołczanie kilka strzał, ma łuk z naciągniętą cięciwą. Staje przed tobą i przedstawia się. Ja jestem Runi, a ty, ten drugi wilk, spłoszyliście jelenia, na którego polowałem. Nie wiedzieliśmy, że na niego polujesz. Ale widzę po tym, jak trzymasz łuk, że z pewnością uda ci się to przy następnej próbie. Zechcesz udać się ze mną do mojego towarzysza pod bramę, żebyśmy porozmawiali o tym, co tu się stało? Ja tu też czekałem na was. Ja jestem Runi i znam to miejsce do polowania, bo tutaj podchodzą właśnie takie piękne byki, jak ten, którego widzieliście. Ale mam też zadanie, tak jak inni chłopcy, żeby wypatrywać, czy dwóch wraz z wilkiem się pojawi. Ale nie czeka nagroda na bagnach, jak się okaże, że to na mojej warcie was znalazłem.
Mam nadzieję, że wyrówna ci stratę jelenia. No to... Jego jeszcze złapię i ustrzelę go, a jego poroże będzie zdobiło moją chatę. I za takie poroże to może nawet będę miał jakąś żonę. I on, wiesz, tak się puszy, bo ewidentnie jakby wygrał coś tutaj teraz w tej sytuacji. Podoba mi się to, więc dokładam jeszcze. Weź pod uwagę następnym razem, biorąc pod uwagę, gdzie jeleń się pasł, żeby spróbować tam, za tymi bukami jest niewielkie wzniesienie. Stamtąd dobrze by się strzelało nad brzeg rzeki. Nie czekając, idę w stronę Einara, żeby on też zobaczył, że nie ma zagrożenia. Nie wiem, czy ten chłopiec Runi pójdzie za mną, jeśli nie, to my przyjdziemy do niego. On idzie za wami. No, tak można powiedzieć, że no, puszy się tutaj, jest dumny z tego, nie wykazuje jakiejś oznaki strachu, wręcz przeciwnie. Może jest nawet zbyt pewny siebie. Może się spotkajmy? Inaczej, widzisz, że z lasu właśnie wychodzi w twoim kierunku wysoki mężczyzna w towarzystwie jakiegoś podrostka. A, to coś i wyjdziemy. Zobacz, dzieciaka sobie znalazł. Może cię nie zastąpi, nie? Bardziej tak. Chodź. Tak, ale siwy ma nastraszone oba uszy. Jest taki wyprostowany, czujnie patrzy na tego chłopca. Od razu, gdy chłopak się pojawia, to wilk do niego podbiega, zaczyna go obwąkiwać. Wtedy ten młodzian troszeczkę traci rezon, ponieważ to zwierzę jest większe niż inne wilki. Jest może w jakiś tam sposób inaczej ubarwiony. Jest mocno siwy, tak? W związku z czym wydaje się taki specyficzny. Ogólnie zwierzęta, które mają taki jednolity kolor, jak na przykład, nie wiem, biały jeleń, albinos, albo właśnie taki siwy lub czarny wilk, to zawsze wydają się, że może mają w sobie jakąś cząstkę magiczną, albo są przewodnikami stada. I ten wilk takie właśnie sprawia wrażenie. Także on trochę się chowa za ciebie, tylko tak zmroziło, ale po chwili się uspokaja, widząc, że wilk nie czyni mu krzywdy. Ja nie pomagam w tej sytuacji. Chłopak musi sam albo znaleźć jakąś siłę i odwagę, albo zobaczy, że strachem tylko odda pole zwierzęciu. Więc ja nie reaguję. Czekam, aż dojdzie do nas Einar i może znajdziemy jakieś wygodne miejsce, żeby usiąść. Może zjeść jakichś suchych... znaczy jakichś owoców, które pozbieraliśmy po drodze. Korzeni. Runi, skąd ty jesteś? Z Bagien mówisz? Z Bagien. Ja mam zakaz wam opowiadania, co się wydarzyło. Stary Bjarni ma to zrobić i mam was doprowadzić do niego. Ale powiem wam tak, napadły nas trolle. Tak naprawdę nigdy nie widziałem trolla do momentu, aż nie usłyszałem krzyku. I teraz nie ma co się zapuszczać do stoi kruków. Nie ma już drzewa, nie ma już kruków. Są tylko pająki. Pająki przyszły z trollami, czy po nich? Wydaje się, że po nich, ale nigdy nie wiadomo, czy oni ich nie sprowadzili. Nigdy wcześniej na bagnach nie było takich pająków. Nie w tej okolicy. Daleko ten stary Bjarni? Nie, ja was poprowadzę ścieżką, ale tam sami nie traficie, bo to dobrze ukryta osada. Prowadź więc, mości Runi. Emirze, pojadasz jakiegoś Bjarniego? Kojarzycie, że rzeczywiście był taki starzec w osadzie kruków. Już wtedy, jak opuszczaliście, to był no, stary mężczyzna. Ale teraz coś wam świta w głowie, że tak, to był mieszkaniec osady.
Natomiast no 5 lat temu taki runi to prawdopodobnie jeszcze może był do piersi przystawiany. Jest tam Tasja na bagnach? Widzisz, że się speszył tym pytaniem. No Bjarni... Mów. Bjarni opo... Nie ma Tasji. Jesteśmy tylko my, dzieci i starcy. Przyspieszam kroku i możliwe, że go nawet wyprzedzam. Pewnie mam parę pomysłów, gdzie można by ukryć osadę. I w związku z tą informacją nie jestem już cierpliwy, żeby on mnie prowadził. Jeśli jestem w błędzie, to pewnie mnie zatrzyma albo wyprzedzi, ale tak naprawdę chcę jak najszybciej dostać się do kogoś, kto mi powie, gdzie jest stacja. Runi, chcesz zobaczyć, jak to jest być wysokim? I łapie na barana z Sasem. Trochę szybciej będzie. Tak, on was prowadzi. Mówi, skręć tutaj, teraz tutaj. I rzeczywiście te miny odnajdujesz w swojej pamięci takie miejsce, gdzie ciężko się dostać, ciężko to miejsce znaleźć i można tam dojść tylko bardzo konkretnymi ścieżkami. Jeżeli się zboczy z tej ścieżki, to albo jakieś mary kogoś wprowadzą na bagna, albo świetliki pomylą mu drogi. Ale też właśnie tutaj, w tych obszarach można trafić na bandy, które są, bandy ropuszników, które są dosyć dobrze zorganizowane. Także ktoś, kto zdecydował się, żeby właśnie tutaj zakładać osadę, musiał być w jakiś sposób może zdesperowany, albo tak bardzo przestraszony mieszkaniem w osadzie, albo w tej okolicy, że tamto miejsce wydaje się dużo bezpieczniejsze. Po chwili rzeczywiście dochodzą was odgłosy jakiejś osady i wychodzicie na taką ukrytą pośród bagien, do takiej ukrytej pośród bagien wioski. Zakopane w ziemi chaty, dlatego zakopane w ziemi, żeby można było jakby utrzymać temperaturę. Te chatki są niewielkie, porozrzucane są na jakichś takich suchszych miejscach. Pomiędzy tymi chatkami rzucone są kawałki drewna, jakieś belki, gałęzie, żeby można było tutaj w miarę swobodnie się poruszać. I widzicie właśnie mieszkańców, ale ci mieszkańcy to w głównej mierze starcy i małe dzieci. Nie ma tutaj wojowników, nie ma tutaj młodych kobiet, także nie ma tutaj Tasji ani tych osób, które możecie kojarzyć z dawnych lat. I w momencie, kiedy pojawiacie się tutaj, no to Runi zeskakuje z barków Einara i biegnie bezpośrednio do Bjarniego, żeby pochwalić się, i krzyczy: sprowadziłem ich, wrócili, tak jak mówiliście, wrócili. I od razu robi taki harmider, a w związku z tym mieszkańcy tej osady wychodzą przed swoje chaty i rozpoznajecie twarze ludzi, z którymi kiedyś żyliście, i te twarze są naznaczone piętnem czasu. One są zmęczone, one są na pewno głodne, blade, starsze, więcej siwych włosów, więcej zmarszczek. Ale też na ich twarzach pojawia się może jakaś radość, czy was widzą? Jak wy się czujecie w tym momencie? W moim ciele jest dreszcz. Może ze zmęczenia, może z emocji. Na pewno trochę z tego i z tego. Nie ma tutaj osoby, którą najbardziej chciałem zobaczyć. I niepokoi mnie to, trochę się tego boję, ale z drugiej strony, no... czasem... No nie ma co wybrzydzać. To jest najbliżej
domu i co mogłem sobie wymyślić wobec opustoszałej ostoi kruków. Więc ja stoję, przyglądam się twarz po twarzy. Lewą rękę mam na łbie wilka, delikatnie go drapię w sierść, żeby wiedział, że mnie nic nie niepokoi tutaj. No i taki trochę mimo wszystko wzruszony czekam na tego Barniego. Tak, to... Co to jeśli chodzi o Einara, to on milczy, a w jego środku kotłuje się gniew. Gniew trochę inny niż ten, który podczas tych 5 lat czuł w bitwie. Tamto to był szał, adrenalina, bitwa, a teraz czuje taki dziwny gniew, który sprawia, że myśli o tym, żeby wyruszyć, zapolować na trolle, wybić je co do jednego. Jakoś, może ostoja kruków to nie jest miejsce, w którym spędził aż tak dużo czasu, ale była przez te lata jakimś symbolem tego świata i ten cała myśl o tym, żeby tu wrócić i odpocząć, i teraz ten widok tych żałosnych ludzi chowających się po lesie, a jest tam gniew, bardzo duży gniew. Zmierza w waszym kierunku Bjarni. Starzec i prawdopodobnie teraz przewodniczący tej osadzie, która tutaj się zgromadziła. Podchodzi do was, mruży oczy, gładzi swoją brodę, tak spogląda na ciebie, Einarze. Podchodzi po chwili do Temira, mruży oczy, wyciąga swoją sękatą rękę, dotyka tej blizny, która jest na twojej twarzy. Tego nie było, jak cię pamiętałem. Dużo się zmieniło, Temirze. Chodźcie, usiądźcie przy moim ogniu. Powiem wam, co się tutaj wydarzyło. Zapewne chcesz wiedzieć coś o swojej siostrze. Chodźcie, chodźcie. I tam ludzie przynoszą jakieś bardzo skromne podarki. Naprawdę skromne. Na zasadzie ktoś przyniósł jeden kubek piwa, ktoś przyniósł jakieś owoce, jakieś grzyby, po kromce suchego chleba. No ten teren, który jest tutaj, jest bardzo trudny do tego, żeby tak naprawdę na nim wyżyć. W związku z czym te skromne dary są w rzeczywistości czymś bardzo dużym. No i rozpala ognisko, dorzuca tam jakiegoś drwa. No i tak trochę będzie pełnił rolę starca, który no czuje się też w jakiś sposób taki wywyższony, że będzie teraz mógł mówić i opowiadać. Przyszli w nocy. Nie wiedzieliśmy, że nastąpi atak. Wydawało się, że wszystko się ułożyło po tym, jak rozprawiliście się z Segurą. Było dobrze. Wszystko układało się po naszej myśli i między naszymi grodami panował pokój. I wtedy nas zaatakowali. Zaatakowali nas z nieba. Na początek wpadły do grodu latające jaszczury. Wy możecie kojarzyć, że trolle korzystały z pomocy wiwern, które potrafili oswoić, których dosiadali w bitwach. Nie mieliśmy szansy, żeby oprzeć się takiemu atakowi. Rozerwali wrota. Nas pogonili. Uciekaliśmy w mrok. Wyłapywali tylko młode kobiety, jeżeli jakiś dzieciak stawał im na drogę. Brali ich wszystkich w jasyr. A my, starsi, małe dzieci, uciekliśmy dzięki pomocy kobiety kruka. Przybyła w ciemności i nad grodem zapadły mroki, które pozwoliły nam uciec.
razem z nią opuściły osadę wszystkie kruki. Ona nas sprowadziła tutaj na bagna, pokazała nam to miejsce i możemy tutaj właśnie założyć osadę, czekając na wasz powrót. Twoja siostra Temirze została zabrana przez trolle. Nie zrobili jej krzywdy, ale wydaje się, że oni na nią polowali, że ona była celem. Wiem tylko, że potem ścieli nasz dom i zostawili po prostu tą osadę jak jakiś symbol, jakiś znak. A czy Togar był obecny podczas tego ataku? Znalazł mnie w świecie za mgłą. Jest ranny. Jest zraniony jakimś ostrzem. Ostrzem Morgantich. Togara nie było, ale odnalazł nas tutaj na bagnach. Gdy dowiedział się, co się stało, ruszył śladem pochodu troli za twoją siostrą. Mówił, że ją uratuje. Że jeżeli nie ma starszego brata, to on musi wziąć sprawy w swoje ręce i że ją sprowadzi. Od tamtej pory go nie widzieliśmy. W którym to było kierunku? On ci pokazuje, że szli w kierunku gniazda Wiwerny. Czy głęboką wodę też zaatakowały trolle, czy tylko ostoje kruków, dlatego, bo tu była Tasja? Wysyłaliśmy zwiadowców po okolicy i wydaje się, że oni po prostu przeszli jak pożoga. Zabrali ludzi, zabrali żelazo, zostawili tylko puste osady. Jeszcze pająki. Co z tymi pająkami? Pająki pojawiły się po tym, jak odeszli. Ale zanim przybyły pająki, przestaliśmy móc chodzić do ogrodu. Wziąłem coś z tego budynku, w którym mieszkała Tasja. Wydaje się, że ona robiła coś, co miało miało was może ucieszyć, jak wrócicie. Poczekaj chwilę. I on odchodzi do swojej chaty, zostawiając was samych, no, z możliwością wymienienia się jakimiś myślami. Role. No tak jakby w trakcie naszego tam pobytu zeszliśmy im za skórę tak mocno, że stwierdzili, że nie wiem, no od drugiej strony nas zaatakują. Pamiętasz kilka miesięcy temu, jakiś czas temu, łatwo nam się zaczęło robić tam, tak jakby ich ubyło. I to się zgrywa z tym, co tutaj słyszę. Ale nie wróciły do siebie, zostały tutaj? Może i tak. Może jest tu jakieś inne przejście, inny monolit. Bjarni wraca, po chwili niosąc duży kawałek materiału. Jakieś płótno, ale to płótno jest naprawdę spore. On kładzie na ziemi to płótno z namaszczeniem i rozwija je. I widzicie, że Tasja tkała pewien obraz. Jest to gobelin, można by powiedzieć, który symbolizuje dwóch wojowników i wilka, którzy wchodzą we mgłę obok żelaznego obelisku. I ten obraz jest ewidentnie niedokończony. Urywa się tak w trzech czwartych
tak jakby ta praca została po prostu przerwana. Bjarni, czy te pająki mogły... Jesteś stary. Czym jest ścięcie tego dębu? Ten dąb, wokół którego zbudowaliśmy gród. Czy ścięcie go mogło zburzyć jakąś pradawną ochronę? Zmienić to miejsce tak, że mogły do niego wejść te pająki? Dąb zawsze był dla nas ważny, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, to musiałbyś pytać mądrej kobiety ptaka, która nas uratowała. Może ona będzie znała odpowiedź na to pytanie. Ale dla mnie, jak dla starca i człowieka, który potrafił kiedyś trzymać włócznie i tarcze, wydaje się, że to jest policzek. Policzek dla was. Kobieta Kruk jeszcze jest w obozie, czy poszła gdzieś? Znajdziecie ją, jak pójdziecie do śpiewających skał. My tam chodzimy tylko i wyłącznie składać jej dary z bagien. Nie pojawiamy się tam często. Co myślisz, Einarze? Myślę, że trzeba do niej pójść i zapytać, czy osadę można odbudować. To jest to, co mówi rozsądny Einar. Ale część we mnie chce ruszyć jak najszybciej i nieść śmierć i zniszczenie tym, którzy to zrobili. We mnie jest chęć pójścia za nimi jak najszybciej, dlatego się ciebie spytałem, bo miałem nadzieję, że się odezwie rozumny Einar. Musimy najpierw się spotkać z tą kobietą Krukiem. Do śpiewających skał w takim razie. Poczekaj. Staję. Wyciągam ostrze i przed tymi ludźmi przysięgam. Przysięgam na żelazo, że ci, którzy zniszczyli ostoję Kruków, zapłacą cenę krwi. I jeszcze oprócz tego, pieczętując tę przysięgę, rozcinam sobie rękę i rysuję runę u pijawki na ostrzu swoją krwią. Ja także przysięgnę. Wstaję, wyciągam swoje ostrze i dokonując kolejnego cięcia na wewnętrznej stronie lewej dłoni, wypowiadam słowa. Przysięgam, że w ostoi Kruków znów będzie rósł dąb, wokół którego zamieszkamy. To wykonajcie swoje ruchy i zobaczmy, co powiedzą kości. Dobra. Rzucał. Ja nie mam bonda tutaj z tymi ludźmi, a to wobec nich mam wrażenie, bardziej niż Temira. Więc po prostu rzucam, mam strong hita. Ja mam i tak się bonda. Też czuję. Ja mam z niej bonda, ale mam weak hita. I tak też się czuję. Właściwie przemówiły. Macie okazję chwilę odpocząć, posilić się tymi skromnymi datkami, które zostały wam tutaj przyniesione. Widzę, że pojawiła się też jakaś wędzona ryba, którą może tutaj na bagnach jest dużo prościej niż o jakieś inne rzeczy. Runie się pojawia. To ja was zaprowadzę. Ja znam tutaj wszystkie ścieżki. Będę waszym przewodnikiem teraz. Będę waszym kompanem. Weźmy go ze sobą, Einar. Możliwe, że jak będziemy w śpiewających skałach, będziemy chcieli przysłać tutaj do obozu jakąś wiadomość. A może pomożemy po drodze upolować jakiegoś jelenia? A właściwie on pomoże nam.
Albo my pomożemy jemu. Oczywiście, my pomożemy jemu. My pomożemy jemu. Chociaż może nie potrzebować tej pomocy. Prawda, Bruni? Ja nie potrzebuję pomocy, ale wy będziecie jej potrzebować. Potrzebujecie kogoś takiego jak ja. Ale jest pod jednym warunkiem. Jeśli powiemy ci, żebyś wrócił z wiadomością, to wrócisz, nieważne jaka jest sytuacja. Dobrze. Zgadza się. Ja chciałbym jeszcze spytać się, jaką rangę przydasz mojej przysiędze, czyli sianiu dębów o stoi kruków. To może się wydawać kłopotliwe, ale może wcale tak nie jest, jak uważasz. Czy chcesz potem mi to podać? Wydaje mi się, że to jest prosta rzecz, bo żeby zasiać dąb o stoi kruków, trzeba to miejsce oczyścić z pająków, co wydaje się zadaniem prostym, skonkretyzowanym i tak naprawdę takim do wykonania. Oczywiście nie wiecie, jakie to są pająki, jak są groźne, niebezpieczne i tak dalej, ale sama przysięga nie wydaje się jakimś niesamowicie skomplikowanym zadaniem. Czy więc troublesome, czy a little bit dangerous? Może niebezpieczne, tak jest. Zaś moja? Twoja będzie, myślę, że tak jak poprzednia, czyli formidable. Też tak czuję. Dużo tych troi do ubicia. Temir siedzi jak na gorących kamieniach. Je niewiele, popija trochę tego. Właściwie, żeby zrobić grzeczność wobec darczyńców. Nie wiem, jaka jest pora dnia, wpatruję się w niebo, żeby to określić, bo możliwe, że ktoś mnie skontruje, mówiąc, że prześpijmy się tutaj i rano wyruszmy do śpiewających skał, chociaż ja bym ruszał od razu. Spoglądasz w niebo, słońce jest jeszcze na takiej wysokości, że spokojnie możecie się udać do śpiewających skał. Pamiętasz takie miejsce? Rzeczywiście jest to tutaj gdzieś w lesie, na bagnach. Nie chodziło się tam często z tego powodu, że nie było tam zbytnio czego szukać, bo ani tam nie było zwierzyny, ani tam nie było niczego ciekawego, ale są to po prostu skały, taki labirynt skalny, do którego po prostu się wchodzi i w momencie, kiedy jest duży wiatr, no to on wydaje takie bardzo charakterystyczne dźwięki, stąd i nazwa śpiewające skały. Rudni prowadzi was znowu pośród bagien krętymi ścieżkami, ale tym razem zobaczmy, jak ta podróż się uda, z tego powodu, że jesteście na dosyć niebezpiecznych terenach. Mhm. Co prawda, tak jak mówię, macie przewodnika, który może wam pomóc w jakiś sposób, ale pytanie, jak bywacie tą drogę, czy się spieszycie, czy staracie się być ostrożni, czy czegoś może tutaj szukacie, czy no jaki jest plan ogólnie? Oczywiście czujności nigdy nie za wiele, ale ja bym raczej stawiał na prędkość marszu do śpiewających skał. Co to na to, Inarze? Oczywiście. Czy my w związku z tym undertake podróż? Ja bym zagłąb się w lokalizację, czy coś w ten deseń, to jest Delve Deeps z dodatku Delve Moves. Mhm. I rzuca się normalnie w tym przypadku, jeżeli to jest szybka podróż, na Edge. Natomiast zobaczmy, co po prostu wypadnie i jakie mogą być skutki tego. Premierze, przywdziej maskę i prowadź. Tak właśnie chciałem zrobić, więc ja rzemyk, który mam na szyi, lekko podciągam i spod płaszcza, spod kaptura na karku wychodzi mi maska, ja ją obracam i umocowuję sobie na twarzy, po czym mówię do tego Runiego takim głosem zza maski: trzymaj się blisko. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tej masce, bo jest to rzecz i przedmiot z krainy Zamgły. Jest to dar elfów. Jak ta maska Temira wygląda?
i co się dzieje w momencie, kiedy on ją zakłada. To jest maska, którą otrzymałem w prezencie od króla Olch. Nie chcę tutaj być wyjątkiem, ponieważ Einar także otrzymał taką maskę od niego. Ja otrzymałem maskę od drzewa grzmotów, w sensie zrobioną z drzewa grzmotów, przez co jest czarno-grafitowa, trochę wchodząca w granatowy kolor i przez to nieco nienaturalna. Ma kilka takich na pierwszy rzut oka pęknięć, ale tak naprawdę przy zbliżeniu się trochę to wygląda jak żyłki żywicy gdzieś w kilku miejscach, jak takie znaczenia, i one są jasno-niebieskiego koloru. I kiedy zamykam tę maskę, to chociaż tak nie jest, nie dzieje się tak fizycznie, to mam wrażenie, że ona nieco zamyka się na mojej twarzy i głowie. Inaczej zaczynam słyszeć swój oddech, a także swoje myśli, trochę wyostrzają mi się zmysły. I mimo tego, że otwory na oczy w masce są bardzo niewielkie, to ja poniekąd widzę przez tą maskę w całości. Trudno jest mi to opisać, ale nigdy nie ograniczała mi ona wizji. I założenie jej teraz, ono było takim naturalnym odruchem, żeby to zrobić, kiedy będę tropił. A jednak po deklaracji, że opuszczamy tamto miejsce i kończy się nasza wojna, to nałożenie tej maski jest trochę tak, jakbym przywdział znów mundur waleczny, więc waży ona więcej niż w rzeczywistości waży. Ale chłopiec dostrzega, że od razu postawa Temira trochę się zmienia i robi, pochylają mi się barki, trochę opuszcza mi się głowa, tak jakbym chciał wąchać ścieżkę, po której będziemy szli. I tak też będę robił. Czyli w sumie. I to jest miss. Ale może ja chciałbym spalić momentum. Nie będę teraz palił momentum. Wyrzuciłeś jedynkę na kaszustce? Bo to trzeba patrzeć jeszcze. A wyrzuciłem jedynkę na kaszustce, fakt. Oczywiście mówię o samym wyniku kostki, a nie o wyniku z bonusami. Tak, wyrzuciłem jedynkę, masz rację, dzięki, że mi przypominasz, bo ten zamaskowany aset sprawia, że otrzymuję minus jeden do zdrowia. Chciałbym zaproponować, że nerwy związane z utratą Tasy i z tą historią, którą usłyszeliśmy od Bjarniego, sprawiają, że ja nie jestem w harmonii z tą maską. A to jest poniekąd niezbędne. Ja oddycham trochę za szybko. Ja trochę tak jakby, nie wiem, mając maskę gazową w nerwach za szybko oddychać, ona zacznie parować, to z tą maską elfią też coś się dzieje takiego, że ja się trochę duszę, mam trochę zawrotów głowy, że po godzinie takiego marszu jestem bardzo spocony i bardziej zmęczony niż byłbym w rzeczywistości. Więc możliwe, że to jest ubytkiem tego zdrowia. Czy tak może być? Czy chcesz coś dodać? Jeszcze zobaczmy, jak wykonasz rzut. Na Endure Hunt. Tak jest. Racja. Plus 4 w tym przypadku, tak? Bo byłeś na pewno. Ile masz zdrowia, pozdrawiam. Dobra, dzięki. To jest strong hit. Możesz poświęcić momentum, aby otrzymać plus 1 do zdrowia, albo embrace the pain, czyli... Ja zrobię tak, odejmę sobie jedno momentum i będę miał 7, bo mi się udało dosyć dużo nazbierać, a wtedy zdrowie będzie nienaruszone. Oczywiście zostawiam dla koloru te rewelacje, powiedzmy, dyskomfortowe z maską. Wspominałem o ropusznikach. Dawno tych bestii nie widzieliście, walczyliście z większymi potworami. To, co było po drugiej stronie mgły, było zupełnie inne. Ale tutaj jesteście na bagnach, a to jest ich naturalne siedlisko. I one was ewidentnie zwęszyły. Może jakiś ruch wody, może krople potu, które spływały z twarzy Einara, wpadły do wody i ten smak sól został przez ropuszniki wykryty. I dosłownie po kilku chwilach słyszycie to charakterystyczne nawoływanie się tych potworów, które gromadzą się wokół was, płyną. Widać jakiś, słychać jakiś plusk wody. Ewidentnie zbierają się, żeby za moment wyskoczyć z pod wody, za drzew i was po prostu zaatakować.
takim wypadku myślę, że teraz mamy okazję obejrzeć drugą maskę, gdyż bez słowa Einar zatrzymuje się i sięga po swoją i z pewnym oporem zakłada na twarz maskę, która różni się od maski Temira, gdyż jest z czerwonego, wyrzeźbionego w kształt twarzy drewna, bardzo wyglądającego, jakby ktoś dosłownie zdjął skórę z czyjejś twarzy i zamienił ją w drewno. Ale to drewno jest w pewnych miejscach popękane, szczególnie w okolicy otworu na oczy. I kiedy Einar zakłada tę maskę, to widać powoli wyciekającą czerwoną ciecz, prawdopodobnie żywicę. Chociaż elfy mówią na to, że to jest maska z krwiodrzewiu. Bardzo dziwnego drzewa, które podobno pije krew. I przy założeniu tej maski pojawia się w Einarze pewna twardość, która przejawia się w szybszych, bardziej agresywnych ruchach i w tym, że zaczyna oddychać ciężko, jakby w czymś walczył. Kiedy widzę, że Einar zakłada swoją maskę, ja zdejmując swoją znowu na plecy, mówię do Runiego: na drzewo z łukiem. Będziemy walczyć. Po tej komendzie, tak naprawdę wyczuwając raczej, że Einar jest już gotowy, po tym, że zmienił mu się oddech, wyszarpuję miecz z pochwy i rzucam się na te ropuszniki, zanim one wyskoczą z wody. Tak, one się pojawiają w dużej ilości. Widać, że to jest jakaś taka dosyć duża watacha tych z tworów, a w momencie, jak one się nawoływały, no to zleciały się tutaj, prawdopodobnie czekając właśnie na jakichś samotnych wędrowców, którzy zapuszczają się w te strony. Pokraczne, nieprzyjemne istoty z groźnymi pyskami, które są wypełnione jadowitymi zębami i bardzo długimi językami, które służą do łapania ofiar, łapania jakichś dzikich zwierząt, które potrafią smagać niczym ostre, najeżone kolcami bicze. I te pokraczne istoty otaczają was, a Temir wpada pomiędzy nie z mieczem. Tak, Temir, wiedząc, jak one będą chciały to rozegrać, będę starał się przerwać krąg. Nie chciałbym, żeby one nas otoczyły. Zobaczymy, czy się uda, ale najpierw chciałbym zaproponować Enter the Fray. Bo tak prawdzie jest jeszcze jedna rzecz, której nie zrobiliśmy, gdyż rysowałam runę u pijawki, a zapomniałem, że na nią się rzuca przy tym rysowaniu. Także to rzuć, natomiast ja tą grupę ropuszników określę jako formidable. Dobra, rzuć, mam strong hit i do tego jeszcze jest opportunity, bo jest takie same kostki na K10. No to jak Einar czuje tą runę krwi w mieczu? Czy można by powiedzieć, że ona jest mocniejsza po tej stronie obelisku? Czy jest dokładnie taka sama jak wtedy, kiedy używałeś ją za mgłą? Przypomnę, że według waszych badań albo tego, co się dowiedzieliście, to prawdopodobnie ta magia krwi, runy, miecze były właśnie za mgły i one tutaj w jakiś sposób przenikały do waszego świata. To jest inne uczucie z tego względu, że za mgłą w pewien sposób ta runa pijawki jakby żywiła się samym powietrzem, które tam jest, jakby była naturalna, jakby tej magii w powietrzu było więcej. A tutaj czuję od razu jej wielką chciwość krwi. I to tym bardziej popycha mnie do rozlania tej krwi, aby ją napełnić. Dobrze, ale to w takim wypadku wykonajmy jeszcze właśnie ruch, który określi waszą pozycję w tej walce. Zatem ja, wyciągnąwszy ostrze, z którym jestem związany, czyli połyskujący wiatr, wykonuję taki bardzo szybki młynek, pojedynczy młynek miękkim prawym nadgarstkiem. To jest
coś, co wyszkoliłem sobie w ciągu tych 5 lat i nie powiem, że uruchamia naszą więź, ale trochę budzi ducha, który jest w tym ostrze, a przynajmniej ja tak o tym myślę, a jak ja tym o tym tak myślę, a jestem godzien tego ostrza, to tak się dzieje. Przez co mam +1 przy tym Enter the Fray. I to jest 7 przeciwko 9, 10, czyli miss. Ja zaś w takim wypadku staję na środku i wydaję okrzyk bojowy, aby skupić na sobie ropuszniki i rzucam na serce wtedy. I w moim wypadku jest to też miss. Coś tu nie gra. Tak. Ta banda jest bardzo groźna i ewidentnie była przygotowana na to, że ktoś tu kiedyś się pojawi. W przypadku Ainara pay the price to coś cennego zostaje zgubione albo zniszczone. Ja myślę, że nie coś, ale ktoś cenny. Runi jest tutaj dosyć łatwą ofiarą, która może paść. Natomiast w przypadku Ainara jesteś bo Ainar też rzucił, w przypadku Ainara będzie to, jesteś odseparowany. Poczekaj, bo wcześniej powiedziałeś o Ainarze. Czy Temira konsekwencją jest uderzenie w Runiego? Dobra. Tak, tak, tak. Myślę, że będzie jeszcze szansa jakby zadziałać, ale Runi będzie tutaj ofiarą tego wszystkiego, bo on próbował dostać się na drzewo, no i myślę, że ktoś, czyli ropuszniki, wybierał go sobie na cel. Mhm. Natomiast Ainar, zostajesz odseparowany od Temira i będziecie walczyć po prostu osobno, rozdzieleni. Grunt nie pozwala na to, żeby walczyć tutaj razem. Temir wyrwał się do przodu, robiąc ten młynek, no a ropuszniki są zwartą grupą, zwartą batachą. Ale jest jeszcze siwy, wasz wilk, który też może tutaj zareagować. I on chyba kocha walkę, tak? On będzie walczył u mojego boku. Więc ferocious. Dobrze, Temirze, co robisz? Runi jest ewidentnie zagrożone. Rzucam się w stronę ropuszników, które próbują złapać Runiego, zanim on wdrapie się na drzewo, które mu wskazałem. On po prostu miał wątpliwość, zawahał się i za wolno to zrobił. I ropuszniki, wskoczywszy pomiędzy mnie i Ainara, to wykorzystały, więc będę starał się od tyłu oswobodzić z ataku ropuszników chłopca i wilk przy mojej lewej ręce, jesteśmy już zsynchronizowani, że tak powiem. Kiedy ja atakuję, on wyskakuje tuż obok. Więc ja będę walczył. Jako że one mają inicjatywę, to pewnie będę wykonywał ruch clash. Dobrze myślę? Myślę, że uratowanie chłopca albo odciągnięcie go to tak naprawdę będzie face danger. Dobrze. Że tutaj bardziej musisz poświęcić może siebie albo zaryzykować zamiast atakować, tak? Dobra. Forceful defense, że tak powiem. Niech to będzie iron w takim razie. I w takiej sytuacji nie dodam sobie za wilka. On będzie robił swoje, ale nie pomaga mi w tym rzucie. I to w takim wypadku jest 7 przeciwko 5 i 7. To jest weak hit. Dobrze. Przez to, że poświęcasz tą swoją uwagę, żeby uratować chłopca, otrącasz te ropuszniki i myślę, że chłopiec wykorzystuje ciebie jako pewnego rodzaju lewar, żeby się dostać na to drzewo. Szybko chwyta się gałęzi, podciąga się i jest zabezpieczony, ale ty tracisz dobrą pozycję, w związku z czym proponuję tutaj -1 momentum do ciebie, Dobra. Dla ciebie. Ainar, co z tobą? We mnie się działa ta cała złość, teraz jeszcze maska, pijawka, przeciwnik, który jest przede mną, to wszystko sprawia, że chcę swój szał wyzwoić i rzucić się, rąbać, siekać, nawet złapać ręką, zmiażdżyć, rwać, niszczyć. Więc myślę, że będzie to chyba clash w takim wypadku. Zgadzam się. Dobra.
więc tak. Więc plus wezmę tę bardziej ryzykowną opcję, dam się masce porwać trochę, trochę się ona w tym momencie jakby bardziej wpijała mi się w twarz i czuję, że staje się mocniejsza, ale też mniej czuły na zewnętrzny świat, tak jakby wszystko działo się właśnie za mgłą i ta maska sprawia, że wszystko wydaje mi się wolniejsze, a moje ruchy pewniejsze. Dlatego też rzucam na żelazo i wezmę plusik sobie. Może ta mgła, przez którą widzisz, staje się w taki jakiś sposób czerwona. Mm-hmm. Szczególnie z szałem, w który wpadłem. Dobra. W tym wypadku mamy weak hit. Więc zadaję harma i zadaję dodatkowego harma z tego szału swojego. I nie pamiętam, jak z tym harmem było, czy to jest 3, czy ten, nie? Bo tam broń dwa zadaje... Dwa za broń, tak? Żelazną broń plus jeden, tak. Zwykle był za strong hit. To ja mam jeden z asetów wtedy dodatkowy. Czyli to jest... To są trzy, czyli trzy progresy, tak? Tak jest. Zależnie od tej Sky oczywiście, ale muszę rzucić jeszcze sobie Endure Harma albo Stres Szału, zanim będzie konsekwencja, bo oczywiście będzie Pay the Price, a jeszcze jest moja konsekwencja. Myślę, że to może być Endure Stres mimo wszystko, trochę tak sobie na szkodę zadziałam, ale że gdzieś poczucie tutaj tej walki, ta maska po tej stronie, że to wszystko trochę mnie pochłania, daje się pochłonąć temu gniewowi. Więc... Sytuacja się na polu bitwy pogarsza, ponieważ ropusznicy ewidentnie chcą zepchnąć cię po prostu w tył, dalej separując cię od Einara, od Temira. Ja zabiorę wam jeden progres tutaj, że są tylko dwa jako konsekwencja tej sytuacji. Także ja jest ich naprawdę dużo. Na Endure Stress Weak Hit, więc nadal nie mam inicjatywy i po prostu na Weak Hitie I press on, walczę dalej. Więc nie wygląda to najlepiej. Może te wszystkie bitwy, które przeżyliście po drugiej stronie mgły, już was tak bardzo wypompowały i już macie tak dość tego wszystkiego, że brakuje trochę tej gibkości i dawnej sprawności. Ja wyobrażam sobie, że w związku z tym, że pomogłem Runiemu wejść na drzewo, to teraz muszę się jak najszybciej odwrócić, oprzeć plecami o pień i tak naprawdę bronić się przed otaczającymi mnie ropusznikami wraz z psem. Więc kiedy tylko to robię, to macham mieczem. Wierzę, że wykonując clash. Miecz świszcze, tnie ropuszniki, leje się ich obrzydliwa czarna krew. Jaki jest wynik? Mam tak czy owak strong hita, bo mam piątkę na trójce i jedynce, więc się udaje. Świetnie. Mam w takim wypadku możesz wybrać. Albo dostajesz plus jeden momentum, albo zadajesz dodatkowe obrażenia. Ja zadam dodatkowe obrażenie i to byłoby w takim wypadku 2 za miecz, 3 za wilka i 4 za ten wybór. Tak jest, to opisz, co się dzieje. Sieczesz, zdobywasz inicjatywę. Czy te 4 hity się przekładają na 4 progresy, na te ropuszniki? Tak jest, w tym przypadku tak. To chciałbym zaproponować, że tak naprawdę widząc pozycję Einara, ja od tego drzewa plecami odpycham się, w związku z tym, że pierwsze moje cięcie rozpłatało tego ropusznika i tym odepchnięciem się przeforsowuje drogę w stronę Einara. Po pierwsze, żeby być z nim w jednym terenie, a po drugie, żeby oddalić się trochę od pnia, bo wtedy możliwe, że chłopak z tej gałęzi, na którą się wdrapał, będzie mógł strzelać w plecy tych ropuszników. Więc rozpłatałem z 3-4 stworzenia, siwy zagryzł jedno, które zostało tylko i wyłącznie ranne, a ja jestem wraz z inicjatywą bliżej Einara.
zanim dobijesz się do Einara i wyrąbiesz sobie drogę pomiędzy tymi dzikimi stworami, to Einar może działać. Jest otoczony całą watachą, bandą. Można by powiedzieć, że przypomina się trochę sytuacja sprzed 5 lat, kiedy był już pogryziony przez ropuszniki i prawie wyzionął ducha. Z tym razem ma u swojego boku wsparcie, ale co na to Einar? Einar uśmiecha się pod maską i wie, że z tymi ropusznikami nie można dać im przestrzeni, żeby atakowały swoimi jęzorami. I rzuca się susem na jednego z nich, aby ręką po prostu go złapać i zdusić, i siecze mieczem wokół siebie, więc chciałby wykonać ruch Turn the Tide. Ryzykuje wszystko, kradnę inicjatywę i rzucam się do walki, nie zważając na nic. Także to jest Turn the Tide, daje mi plusiki, ale ryzykuję podwójnie, jeśli nie będę mieć żadnego hita. Więc wtedy, mając inicjatywę, robię strike. Tak bym to zrobił. Chcę je wysiec. Dobrze. Dodajesz plus 1 i otrzymujesz plus 1 momentum, jeżeli trafisz. Dokładnie. Więc z maską, którą jeszcze jest wpita we mnie, to jest aż plus 3 do żelaza. I zobaczmy. Jeśli się nie uda, to cena będzie spora. Ciekawe. Dobrze, mam dobrą i złą wiadomość. Wyrzuciłem jedynkę, więc będzie cena maska sobie weźmie, i mam weak hita. To jest hitem, więc z tego ten. To jest weak hit na strajku. I co? I to jest po prostu strata inicjatywy. No. Myślę, ale zadajesz. Zadaję, czyli tak. No nie mówiłem o tym, że korzystam z Berserkera, więc tylko te dwa zadaję wtedy, żeby być. No to mamy ikona 8. Tak, i muszę wziąć niestety Endur. Nie pamiętam, ale 2 życia aż. Także zrobię to szybko. Tylko patrzę, że... Czy twoja maska też health zabiera, zdrowie? Tak, tak. Dobra, i... Czyli już 2 tracę, już... Ale z Berserkera mam, że spróbuję, żeby ten ból, który mi zabiera, mnie podbudował wprost. Więc rzucam na Endure arm i mój hit się liczy jako miss wtedy, więc się bawimy. I rzucam na Endure Harm, ale rzucam na żelazo. Chyba mogę, nie? Myślę, że możesz. Dobra. No to zobaczmy. Dobra. Mam strong hit na Endure Harm. Co jest o tyle fajne, że wybieram wtedy osłabienie momentum, podleczenie się. Jeśli dobrze kombinuję, to inicjatywę mi to też pozwala, tak? Bo ostatni ruch. Tak, ale tutaj mamy już 8. Ja bym tą walkę zakończył. Tym można by powiedzieć, że szałem Einara. Ale konsekwencją tego jest to, że ten mały chłopak, który zobaczył coś dziwnego, czego nie widział nigdy wcześniej, on jest totalnie przerażony Einarem. Jest przerażony tymi maskami, jest przerażony tym, co się tutaj wydarzyło. Jest blady i on, tak jak wcześniej miał do was jakieś zaufanie, tak teraz przerażony wycofuje się i mówi: wy jesteście gorsi jak ropusznicy. I bierze nogi za pas i ucieka do osady. Goń go! Wysyłam siwego. Dobrze, niech w takim wypadku zobaczmy, co się wydarzy na... Chyba
face danger, tak mi się wydaje. Albo secure an advantage, może secure, secure an advantage. Advantage. Oczywiście ja nie chcę, żeby on go gryzł, tylko żeby mu zabiegł drogę, a ja idę w jego stronę, nie? Po prostu nie chcę tak tego zakończyć. Będę sekurował advantage. A jak uważasz, jaki atrybut powinienem użyć? To jest edge. Sytuacji? Bo jest rzucam edge w imieniu wilka, a nie swoim, tak? Nie, tak jest, tak dokładnie rozkaz. Tak. Dobra. Bardzo ładnie. To jest strong hit. Rzuciłem szósteczkę na kaszustce. Wilk przewraca go, ale nie robi mu krzywdy. Przyciska go swoim cielskiem, także chłopak jest obezwładniony, krzyczy przerażony, no jest w totalnym strachu. I ja do niego podchodzę. Jak ja podchodzę, to wilk robi kilka kroków w bok. Ja nie wyciągam rąk ani nic, tylko stojąc nad chłopcem mówię do niego. Gdybym był gorszy niż ropusznik, zjadłbym cię. Przestań krzyczeć, bo przybiegnie ich więcej. Zgraliśmy potyczkę. Chcesz się nauczyć wygrywać następne potyczki, to chodź z nami. On tym, co zobaczył Wejnarze, tym szałem krwi i tak dalej, jest bardzo przerażony, także daje 4 na 6, że on chce dalej uciec stąd i nie mieć z wami już nic wspólnego. Może mniej z tobą, a na pewno nie chce mieć nic wspólnego z Ainarem. 6. Twoje słowa go w jakiś sposób ocuciły. Może rzeczywiście, jeżeli chce zaistnieć w tej osadzie, to musi przestać być dzieckiem, a stać się mężczyzną albo chłopcem. Także on otrzepuje się i będzie szedł przed wami, tak żeby być w miarę daleko od Einara, ale wydaje się, że twoje słowa go odciły. Ja teraz już zostawię tą sytuację, ale kiedy będziemy obozować, na pewno się nadarzy okazja, żeby porozmawiać. Ale teraz to jest nieistotne. To truchła ropuszników skopuje z drogi, strzepuje ich posokę z ostrza, czyszczę je. Szykujmy się do dalszej drogi. Einar, gdy zdejmuje maskę, to widać, że ta wypiła jego krwi. Spływa mu po boku głowy stróżka krwi z czoła. Pieprzone ropuszniki, nienawidzę ich. Dobrze, że mnie nic nie dziabnęło. Ty też nie dostałeś? Mały włos, ale nie dostałem. Runi, następnym razem, jak słyszysz od nas, wejdź na drzewo, to wejdź na drzewo. Wskocz do dziury, to wskocz do dziury. Gdybyś wskoczył od razu... Pierwsza lekcja. Druga lekcja jest taka, że w walce jedyną z bronią jest przegrana. On biegnie szlakiem w kierunku śpiewających kamieni. Dość już ma lekcji starych dziadów. Mówiłem, czas jest słabym nauczycielem. On to zrozumie za późno. I tak to się kręci. Chodźmy jeszcze, przejdziemy kilka kroków, zanim się ściemni. No jasne, a ty znasz tą kruczą panią? Kobietę kruka? To nie jest jakaś wasza opiekunka? Czy słyszałem o niej? Rzućmy, zobaczymy, czy słyszałeś. To może być gather information. Myślę sobie, przynajmniej ja mam taki odruch, że nie słyszałem o niej, że to jest jakaś taka nowa postać, która może pojawiła się wobec okoliczności. Chyba, że przydałaby się relacja z nią wcześniej, to wtedy wykonam ten rzut. Zastanawiam się, czy w starych bajkach albo jakichś legendach nie pojawiała się taka postać, która mogła być związana z ostoją kruków. Zatem gather information. 6. Strong hit. Przypomina ci się bajka, która była opowiadana przez starsze kobiety, które układały was jako dzieci do snu, że dawno, dawno temu, zanim czelaśni ludzie przybyli tutaj, ten świat za mgły i ten bardzo mocno się przenikały i te istoty kiedyś tutaj żyły. Wydaje się, że ostoja kruków miała kiedyś właśnie taką
opiekunkę. Kobietę, która była kobietą i krukiem. Miała pióra, które pokrywały całe jej ciało. Miała charakterystyczne żółte oczy, taki pióropusz, który tworzył pięknie wyglądającą głowę, i ona rozmawiała z krukami i pomagała mieszkańcom tutaj tych ziem. Była takim pomocnym duchem. I do niej właśnie zwykle zgłaszali się ludzie, którzy potrzebowali jakiejś pomocy, potrzebowali może przepowiedni, rady. A później, gdy ludzie coraz więcej zaczęli zajmować się uprawą roli, coraz więcej wycinali starych dębów i czynili ziemię poddaną sobie, to coraz rzadziej ta krucza pani pojawiała się w osadzie i troszeczkę pamięć o niej ginęła. Ale wychodzi na to, że w każdej legendzie jest jakieś ziarenko prawdy. Przypomnienie sobie tej opowiastki, którą opowiadam Einarowi, dodaje nieco otuchy. Kiedyś powiedziałbym, że to bajka. Teraz to chyba normalność, co? Wczoraj byliśmy w bajce. Czemu dzisiaj mielibyśmy nagle w niej już nie być? To, co powiem, to jest jednocześnie śmieszne i smutne, biorąc pod uwagę, co wyszło z tej bajki. Bajki muszą być trochę straszne. Mały Roni musi się w jakiś sposób nauczyć granic, które może przekraczać. A słyszałeś tę o babie, która mieszkała w domu z piernika? Tej, co zjadła chciała zjeść dzieci? Tak. Jej, jak ja się bałem jej, jak byłem mały. Tasia mi ją opowiadała, jak zobaczyła, że się jej boję, to cały czas. Z jakiegoś powodu była na nią zupełnie znieczulona. Te same bajki opowiadamy. Minęło sporo lat od kiedy ja to słyszałem. Dziwna sprawa, z dzieciństwa pamiętam tylko tę bajkę. Nie za bardzo pamiętam inne rzeczy. Dziwną sprawą jest wyobrażenie sobie tego, że ty miałeś dzieciństwo, Einarze. Krew ci leci ze skroni. A. Na początku do waszych uszu dochodzi śpiew tych skał, w momencie kiedy wiatr wpada pomiędzy nie, a później wychodzicie ze zakrętu i pojawiają się wysokie, ubrudzone mchem i takie zmurszałe, właśnie ogromne skały, które tworzą labirynt. I prócz tego śpiewu skał dochodzi do was również pokrakiwanie kruków. I to ogromnej liczby kruków, ponieważ one są wszędzie na tych skałach. W momencie, kiedy wy się zbliżacie, ten śpiew skał zostaje wyciszony, a słychać trzepot skrzydeł tych kruków, które wzbijają się w niebo. Gdzieś tam na szczycie we mgle widzicie ludzką postać, która rzeczywiście jest połączeniem kobiety i ptaka. Ubrana albo okryta czarnymi piórami, przepiękna kobieta zeskakuje ze skały, łapie wiatr w skrzydła w momencie, kiedy rozpościera swoje ręce, z których wystają właśnie pióra, i zlatuje przed was i staje przed wami.